Dynia, cucurbita, jest to rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków. W stanie dzikim występują w strefach klimatu gorącego i ciepłego Ameryki. Do Europy dynia trafiła w XV wieku dzięki Kolumbowi. Dość szybko znalazła zastosowanie. Jest dość łatwa w uprawie. Dynię uprawia się w Polsce na różnych typach gleb, a najlepiej lubi przepuszczalną, próchniczą, przewiewną z dodatkiem azotu. Roślina wytwarza owoce, które mają od kilku do kilkudziesięciu kilogramów. Największą dynię na świecie wyhodował Belg. Pokaz ważył 1190 kg. Dynia to warzywo bogate w witaminy i minerały. Posiada duże wartości odżywcze i lecznicze. Również w kuchni ma wielolakie zastosowanie. Z miąższu dyni przygotujemy zupę i sernik, a także muffiny, placki, kotlety i racuchy. Pestki dodajemy do sałatki lub ciasta, a z oleju dressing do sałatki. Bardzo smaczne są kwiaty z dyni, przyrządzone w cieście naleśnikowym i usmażone w oleju. Dekoracje z dyni coraz bardziej stają się popularne przy ozdabianiu wewnątrz mieszkania, jak i na zewnątrz ogrodu. Ciepły, pomarańczowy kolor dyni nadaje słoneczny nastrój w pochmurne jesienne dni. Dynia w aranżacji ładnie prezentuje się z wrzosami. Również można wykorzystać kolorowe liście, jarzębinę, kasztany. Pomysłów na dekoracje jest mnóstwo. Dynia jest niekwestionowaną królową na ozdoby i dekoracje halloweenowe. Najbardziej popularna moda jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie co roku sprzedawanych jest miliony dyń. Lampiony z dyni można zobaczyć w ogrodach, na gankach, tarasach i balkonach. To jeden z najważniejszych symboli tego święta. Halloween przywędrowało także do Polski. Samo Halloween wywodzi się z pogańskich celtyckich zwyczajów. Wcześniej było to święto Samhain, czyli święto zbiorów i zakończenie roku, by później zmienić nazwę na Halloween, które mocno odseparowało się od swojego celtyckiego rodowodu. W polskiej kulturze to święto nie jest akceptowane ze względu na pogańskie tradycje. Czcijmy i pamiętajmy bardziej uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, bo to jest bliższe naszej kulturze. Podsumowując to wszystko, widzimy, jaki szeroki wachlarz ma dynia, stosowana od przyozdabiania domów, stosowana w kuchni, medycynie, jak i tradycji kulturowej.